Przechodzimy teraz do ostatniego komiksu, którym jest Hawkeye. Moje życie to walka z wydawnictwa Egmont. Jak powiedziałem w poprzednim wejściu, teraz omawiamy komiksy, które mają bardzo dużo akcent, kładą na poetykę komiksu, na wykorzystywanie różnych oryginalnych, kreatywnych środków artystycznych. I tu muszę powiedzieć, że Hawkeye w tym momencie wyważył drzwi do komiksu alternatywnego, eksperymentalnego, artystycznego, jeśli ktoś lubi takie określenie. I to zrobił w dosyć brutalny sposób, ponieważ Hawkeye, to przypominam, to jest Marvel, komiks, który jest komercyjny, który nastawiony jest na komiksy rozrywkowe, superbohaterskie. Szukaj się chyba, krótkie określenie, mainstreamowe. Mainstreamowe, tak. Świetnie. Tak, dokładnie. Mainstream wbija się mocnym uderzeniem do komiksu alternatywnego i rzuca go po prostu gdzieś dalej na kolejne, gdzieś tam w kąt. I to jest w tym momencie naprawdę duży moment, że mainstream tak mocno czerpie z komiksu eksperymentalnego. Dlaczego to jest ważne? Znaczy, to jest ogółem normalne zjawisko i na przestrzeni wielu, wielu lat i w filmie, i w komiksie jest to zauważalne. To jest taka naturalna kolej rzeczy. Są twórcy, którzy eksperymentują z jakąś formą. Są zazwyczaj publikacje niszowe, undergroundowe, eksperymentalne, nie dla każdego zjadliwe, ale kiedy jakieś środki artystyczne stają się na tyle popularne, zrozumiałe dla szerszego odbiorcy, to wtedy mainstream je zagarnia, przywłaszcza sobie i one są wtedy normalne. I myślę, że współczesny na przykład widz w kinie nie dostrzega pewnych rzeczy, które byłyby niezrozumiałe, byłyby nowością dla kogoś, który by zasnął w, nie wiem, w roku 20, poprzednim wieku i obudził się w naszych czasach i obejrzał jakiś współczesny film. Ja tak może uspokoję tych, którzy się troszeczkę wystraszyli na to, co Filip powiedział. Ja tylko we wstępie powiem. Hawkeye jest serią, która wystartowała w 2012 roku, czyli to nie jest stary komiks. Jest to współczesny jak najbardziej. Scenarzysta to Matt Fraction, znany z wielu innych komiksów, chociażby taki jak Sex Criminals, które mam nadzieję się w końcu kiedyś pojawi w Polsce. I mamy tutaj niesamowite rysunki dwóch artystów, Dawida Aha i Javiera Pulidy. Czy Polido właściwie, chyba nie powinno się odmieniać jego nazwiska. I to, o czym Filip mówi, to, że to jest taki mainstreamowy komiks, ale taki bardziej jak to określiłeś? Alternatywny. To nie znaczy, że na przykład rysunki są nie wiadomo jak mocno wyróżniające się na przykład. Tu przede wszystkim chodzi o sposób narracji i wykorzystania tych środków, o których mówiłeś. Tak, ponieważ tak. Kreska jest... Dla mnie bardzo mocno Dawid Aha to jest artysta, który w Hawkeye'u bardzo mi przypomina Davida Mazzucchelliego w Batman Rok Pierwszy. Albo Michaela Larka w Gotham Central. Jeśli czytaliście Gotham Central albo Batman Rok Pierwszy to i wam się podobało, to Hawkeye wam przypadnie po prostu mega, mega do gustu. Kontynuując, ogółem w mainstreamie mamy mnóstwo komiksów, które mają bardzo fajne środki artystyczne i w Spider-Manie, i gdzieś w Supermanie, w poszczególnych zresztach znajdziecie bardzo fajne rzeczy, które badacze na całym świecie biorą do analizy jako fajne przykłady. Tylko chodzi mi po prostu o to, że Hawkeye w tym momencie zabiera temat twórcą alternatywnym, twórcą eksperymentalnym. Się okazuje, że ktoś wychodzi, że jakaś śmiała kompozycja, jakaś śmiała animacja, tutaj zwolnione tempo i tak dalej, to może powiedzieć, słuchaj, Hawkeye, to już to było w 2012. Wymyśl coś nowego. Co mają wymyśleć nowego? W tym momencie twórcy już kończą zabawę, przynajmniej do tego stopnia, co widzieliśmy w Hawkeye'u, ponieważ wychodziły później. Cały czas przypomniał mi się komiks Maczużnik, który w Polsce był odebrany jako coś nowego, coś świeżego, coś fajnego. Się okazuje, że nie. Hawkeye w zeszłym roku, rok wcześniej, zrobił to samo. Więc to już nie ma nic oryginalnego. Twórcy alternatywni muszą pójść dalej, muszą stać na baczności. Tak, zostali zepchnięci do granicy komiksu. Teraz będą tworzyć tak na pograniczu mediów różnych, picture booka, komiksu, historyjki obrazkowej, takie twory, ponieważ już mainstream wziął, co do mainstreamu należy. Bo taka jest kolej rzeczy, bo za paręnaście lat znowu to, co teraz jest eksperymentalne, przejdzie do mainstreamu i to będzie coś zupełnie normalnego. Ale o jakie rzeczy chodzi, bo to faktycznie cały czas... Przykłady, przykładziki. Kiedy mamy na przykład prezentację jakiegoś nowego bohatera, nagle jest w filmie to byłaby klatka stop, zmiana kolorystyki i informacja, negatyw kto, zrobiony. Tak, i negatyw, kto to jest. Kiedy na przykład Hawkeye szuka w swoim
szuka różnych strzał podczas pościgu i co chwilę dostaje od Kate Bishop kolejne strzały i on nie wie jakie, to patrzy i mamy znowu kadr ze zbliżeniem strzała dźwiękowa. I wszystko jest tak, jakby to był jakiś... takie notatki. Nawet nie, jakby to była instrukcja klocków Lego. Dokładnie. Że mamy taką zawsze rysunek z tej samej perspektywy, że kolejna strzała, różne groty i właśnie na czym one polegają. Świetny początek. Jeśli właśnie mogę też pozwolić, bo nie wiem, czy też chciałeś o tym mówić, coś, co ja się w ostatnim czasie przynajmniej nie spotkałem, w samych dialogach między bohaterami, gdzie Hawkeye słysząc rozmowę kogoś na ulicy i mamy normalne dymki od tych innych postaci i widzimy, co one mówią, ale w środku tych dymków komentarze od głównego bohatera, gdzie coś mamy tam, coś tam po francusku. Wypad, a może to rosyjski w nawiasie i tego typu rzeczy, gdzie czytelnik jakby jeszcze bardziej potrafi odbierać to tak samo jak bohater tego komiksu, jeszcze bardziej wsiąknąć w jego świat. Mnie się też niesamowicie podobały sceny akcji, gdzie na przykład, jak mówisz o tych animacji, jest tutaj scena, gdzie na jednym kadrze widzimy, gdzie Hawkeye rzuca kartą, ale mamy obok trzy inne kadry, które pokazują, jak on tą kartę, jaki ruch wykonuje z dłoni. Zgadza się. I to jest w taki płynny sposób przychodzący, że rzeczywiście ma się wrażenie, że się... widzimy od razu efekt, ale jednocześnie jakbyśmy w zwolnionym tempie wcześniej widzieli, co się dzieje. Jeszcze inny motyw na zwolnione tempo, kiedy on strzela sobie, rozmawiając ze swoją partnerką i mamy ten ruch pokazany, że on napina łuk, cięciwe strzela, mierzy i strzela w momencie, kiedy właśnie Kate Bishop mówi to bardzo... Dobrze, tak. I mamy literowanie i na każdą zgłoskę inny wyraz twarzy oczywiście. I mamy tutaj w tym momencie 14 kadrów. Daj szacunek dla tłumacza, że dobrał takie polskie słowa, żeby pasowało pod... Marceli Szpak tłumaczył. Tak, a w Poznaniu było drukowane. No można tak, zobaczyć. Tak, dokładnie. Ten komiks. I także też w tym momencie, że during, w tym czasie, kiedy ona mówi właśnie te parę słów, to on tak. Ale oprócz graficznych eksperymentów mamy również na poziomie scenariuszowym. Aha, no jeszcze warto zaznaczyć, że kolorystyka dominuje cały czas ten fiolet, który jest charakterystyczny dla Hawkeye'a. Kiedy jest cenzura, ponieważ powinna być jakaś nagość bohatera, to mamy miniaturkę jego twarzy. Dokładnie. Z takiej oldschoolową z lat 60. No i scenariusz, który jest pocięty. Mamy skoki w czasie. Mamy skoki że my w czasie, tak. Widzimy, co się stanie później, jaki będzie efekt czegoś, ale co się stało, że jest, że Hawkeye idzie z psem do weterynarza, dowiadujemy się dopiero później. Coś tak. Jak w Pulp Fiction. Również, to jest dla nas zrozumiałe, ale ta chronologia pocięta kiedyś nie była. Również mamy na poziomie właśnie opowiadania historii tutaj pewne eksperymenty. No i właśnie, skoro już tak bardzo zachwaliliśmy sobie warstwę wizualną, ja sobie tylko pozwolę dać kilka słów o samej fabule, bo ten Hawkeye, tak bardzo takie skojarzenie, jakie mi przyszło do głowy, to jest takie superhero wymierzone z takim street level, ponieważ poznajemy w ogóle pierwsza strona... On nie ma supermocy. Nie ma supermocy. I pierwsza strona, to a propos takiej korespondencji między mediami, pierwsza strona to jest przerysowana scena z filmu Avengers, gdzie on jest właśnie pokazany jako ten członek Avengers, a zaraz jak on tam strzela z tego łuku, spadając z budynku, i zaraz potem widzimy, jak on spada na samochód, jest cały poobijany, leży w szpitalu. W międzyczasie właśnie widzimy tego psa, którego on zabrał do weterynarza. W międzyczasie widzimy, jak próbuje pomóc innym mieszkańcom kamienicy, w której on mieszka, żeby tutaj pomóc z takim nieuczciwym, niefajnym właścicielem całego budynku. I tutaj mamy wymieszane właśnie takie normalne życie tego bohatera i takie społeczne problemy wymieszane z takim typowym, znaczy nietypowym, fajnym, superbohaterskim tonie. Wszystko jest luźno, fajnie, jest dużo akcji, jest dużo humoru. Ja osobiście wolałbym, żeby właśnie więcej było takiego bardziej społecznego, tego Clinta, jak jest jakby poza rolą Hawkeye'a, tylko właśnie ma takie problemy, rozwiązuje takie problemy jak z innych współlokatorów budynku, w którym mieszka, ale szacun, naprawdę ta seria jest po prostu dla mnie jest świetna i tak, bardzo się cieszę, że to wyszła. To jest świetny pomysł na promocję bohatera, który wbrew pozorom nie jest tak popularny jak jego koledzy z drużyny, jak Captain America, Iron Man, Thor, którzy dostali swoje filmy kinowe i które siłą rzeczy zostały bardziej wypromowane. No tutaj wydawnictwo Marvel chciało zwrócić uwagę, że hej, mamy jeszcze Hawkeye'a, który w sumie przypomina trochę Green Arrow, ale to jest zupełnie ktoś inny. No i on tylko umie strzelać z łuku, chociaż ma broń palną do dyspozycji, ale strzela z łuku, więc zobaczcie, tu jest komiks, który jest bardzo fajny i faktycznie pod
potwierdzamy, komiks jest bardzo fajny i to jest świetny pomysł marketingowy, żeby wypromować tego bohatera. Także, no cóż, jeśli jesteście badaczami komiksu, albo jeśli po prostu chcielibyście przeczytać jakiś komiks, który ma bardzo rozwiniętą poetykę komiksu, to zapraszamy do pozycji Hawkeye. Moje życie to walka, tom pierwszy z wydawnictwa Egmont.